Także proszę Państwa, budy wideo. Zapraszamy Państwa serdecznie do 12-salowego kina na ulicy Ostrobramskiej, gdzie jesteśmy przy telewizji Polsat. Tutaj też były takie skandale, z krzyżami lecieli przy Wienerberger, Mediamarkt, ale wywalczyli Państwo, zobaczą. Jesteśmy w ogóle na ulicy Ostrobramskiej. Piękna ulica i szeroka, tylko ciągle jakby tą wiochą pachnie. Proszę Państwa, no jesteśmy na Mazowszu nad Wisłą, linia Mysia, Mocherowa. Wiochą pachnie, w sensie, że wszędzie, proszę Państwa, daleko do domu, daleko wiatr zieje i wieje. No, także Radio Tok FM, Eurokuncita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Trzeba pamiętać, że Warszawa jest 3-milionową ogromną dziurą, proszę Państwa, gdzie no oczywiście, że można się zagubić. Ja myślę, że w samej tej promenadzie można się zagubić. Państwo zobaczą, jaką budę dobudowali. Ładniejsze było wejść, ładniejsze. I jeszcze jakie inne jest fopa. Proszę Państwa, inne jeszcze jest fopa, jak Państwo z tej strony przez podwórko do tego kina 12-salowego wejdą. To też buda, że pomieszczenie stało się małe, a tam jak do kina się wchodziło, to pięknie było. Pięknie było. Przypominam o skandalach, które miały miejsce tu pod telewizją Polsat. Może dlatego, że to jest telewizja Polsat. Przy ulicy Ostrobramskiej, gdzie mamy widoczne wyraźne klimaty, takie moherowe klimaty. No i myślę, że dobrze, że wygrali przynajmniej. Ludzie będą musieli się przyznać, że potrzeba im modlitwy, że są katolikami, że Polska jest rzymsko-łacińska, rzymsko-katolicka i cała ta ulica Ostrobramska o tym świadczy, ale zdaje się, że telewizja Polsat jest przeciwko linii Mysiej, przeciwko kościołowi katolickiemu, o czym Kościół katolicki wyraźnie mówi, czego nie dowiecie się w kinie 12-salowym. Filmu żadnego na ten temat nie obejrzycie, chociaż ja z tego czasu oglądałam Pasję tutaj i zasnęłam, proszę Państwa, ale obudziłam się, jak ten krzyż leciał na ziemię z wielkim hukiem. Myślałam, że się sala wali, sufit wali, 12-salowe kino. Potem poszłam do innej sali, dla dzieci film, no bo jesteśmy wszyscy dziećmi Bożymi, jesteśmy, zapraszamy do koparki.